Dwie cegły były już dokładnie obdrapane dookoła krawędzi. Początkowo szło jej ciężko, choć zaprawa murarska miała chyba ze sto lat. Wszystko wskazywało na to, że kiedyś ludzie budowali domy dużo solidniej niż obecnie. Teraz ściany kruszą się i pękają z byle przyczyny. Niestabilny grunt, pijani budowlańcy, oszczędności na materiale. Na fundamentach tego domu nikt nie oszczędzał, dlatego musiała się wysilić, by spoiwo skruszało. Gorzej, że trzonek łyżki zadarł się już zupełnie, a ręce jej spuchły od zaciskania go z wielką siłą. Skóra piekła ją niemiłosiernie, ale drapała dalej. Dumuchnęła w starty na pył cement. Chciała sprawdzić, ile jeszcze centymetrów przyjdzie jej skrobać, by mogła uderzyć w cegły i zrobić wyrwę w murze. Ale uświadomiła sobie, że nie ma pojęcia, jaką mają szerokość. Wiedziała jedynie, że są o wiele bardziej wytrzymałe od aluminiowej łyżki. Musiała odpocząć omiatając płomieniem świecy podłogę zagarnęła ceglarne resztki pod materac i otrzepała brzuch i nogi z pyłu kiedy uznała że jest w miarę czysta włożyła swoją białą koszulę za każdym razem gdy zaczynała drapać w ścianie robiła to nago na białym płótnie nie dałoby się ukryć śladów po okruchach z cegieł byłby widoczny jak krew na prześcieradle wystarczyłoby niewielkie zabrudzenie a domyśliliby się od razu że coś knuje pozostawała jeszcze kwestia zdartego trzonka Czymś będzie musiała to wytłumaczyć, gdy przyjdą, by zabrać brudne naczynia. Wiotką ze zmęczenia ręką zaczęła kreślić na podłodze rysunki. grył ciemny beton, gradząc przestrzeń i wydzielając w niej miejsce na kuchnię i pokój. I tak jej nie uwierzą. Od kilku linii łyżka nie zdarłaby się aż tak bardzo. To rysowała więc meble. Na pewno zapytają po co to robi, więc odpowie im najszczerzej, jak tylko potrafi. Przecież jest mi tu jak w domu. Teraz jest tu ładniej, a każdy metal się przecież niszczy, kiedy rysuje się nim po twardej podłodze. Mogę dostać jeszcze jedną łyżkę ostatnią, marze, by dorysować łazienkę, taką zwanną, jak na piętrze. I z prawdziwym sedesem, powinna dodać. Metalowe wiadro przeznaczone na toaletę stało w kącie nie opróżnione od dwóch dób gromadziło nie tylko fekalia, ale i opatrunki, które zdejmowała, gdy któryś zaczął przysiąkać krwią, cuchnęło, mimo pokrywy i wywoływało mdłości. Powietrze. Podeszła do zabitego okna i nacisnęła dłonią na pilśniową płytę. Trzymała mocno jak to ceglane spoiwo w ścianie. Rozbije ją, przynajmniej skrawek, inaczej się udusi. Jeśli ma umrzeć, to nie w ten sposób, nie od smrodu. Przyciągnęła pod okno kubeł z kołyszącymi się wewnątrz brudami i ułożyła na nim dokładnie pokrywę. sprawdziła, czy wiadro nie kolebie się za zanadto i postawiła na nim nogę. Zbyt ryzykowne. Jeden nieostrożny ruch, a wszystko wyleje się na podłogę, wtedy będzie już nie do wytrzymania. Sięgnie do okna na tyle, na ile może, choćby na palcach. Skrobanie w ścianie zaostrzyło krawędź trzonka łyżki na tyle, by mogła wbić go w płytę i zrobić pierwsze nacięcie. Jedna warstwa sklejki, choć twarda, ukruszyła się i jej drobny fragment upadł pod nogi. Nie liczyła na wiele, ale z każdym kolejnym drapnięciem wstępowała w nią nadzieja. O usunięciu przeszkody w całości nie sposób było marzyć, ale wystarczyłyby nawet niewielki otwór, by wpuścić odrobinę świeżego powietrza jeszcze tylko kilka skrobnięć czuła że sklejka robi się coraz cieńsza cztery trzy dwa otwór miał wielkość orzecha włoskiego i niemal nie wpuszczał tlenu będzie się musiała bardziej postarać gdy skończy już z ceglaną ścianą to ona jest teraz najważniejsza na razie musiało jej wystarczyć że może wysunąć palec przez prześwit w płycie tam na zewnątrz wstawał dzień przez to dłubanie w murze zupełnie straciła poczucie czasu powinna zdrzemnąć się choćby kilka godzin, ale na to jeszcze nie pora teraz będzie czuwać odczeka aż na górze zrobi się całkiem cicho i dom opustoszeje to będzie właściwy moment na to, by spróbować przebić ścianę musi w końcu wyważyć te cegły, musi zobaczyć dankę była równo ósma rano, kiedy antoni Bugaj otworzył na oścież okno w swojej kuchni, by wyjrzeć czy na drodze nie majaczy przypadkiem postać miejscowego listonosza. Młody pracownik poczty zwykle zaczynał kurs po wsi od jego domu. Wyrzucał listę do skrzynki na furtce, a o czym zawiadamiał domowników dzwonkiem przy swoim rowerze, a następnie wykręcał ku dalej położonym ulicom. Tym razem nie słychać było dzwonka, a przy furtce zamiast listonosza i zobaczył swoją żonę. Elwira stała odwrócona do niego plecami i rozmawiała z kimś, gestykulując zapamiętale. Z zakępy bzu, rosnącego przy płocie trudno mu było rozpoznać, kim jest ten człowiek. Nie słyszał też, o czym dyskutują. Do kuchni dochodził tylko tembr męskiego głosu zagłuszanego przez przejeżdżające auta. Buga ich chrząknął znacząco i na tyle głośno, że żona obróciła się w stronę okna, czym prędzej pożegnała się z rozmówcą i oderwała ręce od dzielącego ich ogrodzenia. Kto to był? Usłyszała, gdy tylko stanęła w progu kuchni. Wytarła dłonie w kwiecisty fartuch przywiązany w pasie i odruchowo wygładziła włosy przy skroni. Zabielski, ten od koni. Muniek jeszcze śpi? Bugaj zignorował pytanie o syna. Zamiast tego wyjrzał ponownie przez okno, by upewnić się, że chodnik przed furtką jest już na pewno pusty. Wiem, kim jest Zabielski, mruknął. Czego chciał? Kobieta wrzuciła dwie grzanki do tostera, po czym wyjęła z lodówki masło. A jak myślisz? Pewnie znowu przyszedł żebrać o te zabezpieczenia przed wilkami. Błogo od razu odesłać do diabła. Widząc lodowate spojrzenie żony sprostował. To znaczy do urzędu, żeby napisał podanie. I niby po co? Mało ich złożył, pełno ich gnije w twoich szufladach. I będą gnić nadal. Sobielski nie dostanie ode mnie ani grosza. Na ludzi muszę mieć pieniądze, nie na wilki. Konia mu zeżarły. Słyszałaś? O błędu dostał przez te szkapy. Mam nadzieję, że wie, co o nim myślę. Kobieta zakręciła się za zapałkami, postawiła czajnik na kuchence i przekręciła kurek z gazem. Wie doskonale, dlatego przyszedł do mnie, z tobą już nie zamierza rozmawiać. Bugaj zmarszczył brwi. Zatem ma zamiar nękać całą moją rodzinę. Pewnie znów był na bani, bo na trzeźwo by się nie odważył. Wsypała zmieloną kawę do kubka i postawiła przed mężem cukiernicę z kostkami cukru. Nie czuć było wódki, tak naprawdę głównie pytał o muńka, powiedziała szeptem obejrzała się przy tym za siebie, by mieć pewność, że jej słowa nie wyjdą poza ściany kuchni. I o tamto, co się wydarzyło, wiesz, wtedy tamto, wtedy te dwa słowa były jak klucze, które pasują tylko do jednego zamka wypowiadali je zawsze półgłosem i przez zęby, jakby to była tortura. Bugaj wrzucił do kubka dwie kostki cukru i zaczął kruszyć je łyżeczką Co mu powiedziałaś? że o niczym nie wiem i że coś musiało mu się przewidzieć. Było od razu przegonić, nie dyskutować. Wycedził. Przysiadła się do stołu i schowała twarz w dłoniach. On naprawdę wszystko widział. Pijackie halucynacje. Nikt mu nie uwierzy. Cała okolica ma go za dziwaka i moczy mordę. Jeśli pojawi się tu znowu, nie otwieraj. Nie będzie nas, łajdak, szantażować. Kobieta podniosła się na dźwięk gwizdka w czerniku. Zalała wrzątkiem kawę i usiadła ponownie przy stole. Miało być ostrzeżenie. Na razie jest niegroźne, ale kto wie co będzie dalej. Dlatego ten Opel, co stoi u młodego Kozieja pod remizą, musi zniknąć raz na zawsze. Miał iść na złom dawno temu. Nie wiem dlaczego, Alek tam z tym zwleka. Przydałoby się wysadzić tego grata w powietrze. Bugaj się kawę, ale to zbyt ryzykowne. Najpierw musimy się zająć Zabielskim. Trzeba go uciszyć to szybko, bo ten koniarz nie zamierza czekać w nieskończoność. Na kilka dni mamy spokój, ale jeśli zaczniemy przeciągać sprawę, zrobi się niebezpiecznie. A co do Opla? Przerwała słysząc kroki syna w przedpokoju. Muniek wszedł do kuchni, naciągając na siebie czerwoną podkoszulkę z napisem dziki dzik. Podszedł do matki pocałował ją w czubek głowy. Co to za narada? Macie minę, jakby ktoś umarł. Co? Umarł ktoś? Nie zauważył, jak przez twarz kobiety przebiega cień. Jak chcecie? Wzruszył ramionami, minął matkę i zajrzał do lodówki. Podejdź tu. Usłyszał za plecami. Ojciec stał wyprostowany, jego oczy były dziwnie zwężone. Znowu coś schrzeniłem? Zapytał chłopak. Co tym razem? Podejdź. Stanął z kartonem mleka i rozłożył pytająco ręce. Ojciec nie spieszył się z odpowiedzią. Młynie odkręcił więc zakrętkę i wziął solidny łyk. Kolejnego już nie zdążył. Dłoń starego bugaja wytrąciła mu opakowanie z ręki. Co jest, ojciec? Mamo? Kobieta poderwała się z krzesła, by zabrać z podłogi karton. Rzuciła pod nogi swój papierowych ręczników, które natychmiast nasiąkły białą cieczą. Musimy porozmawiać z Powiedziała podnosząc ociekający papier. Teraz, bo potem może być już za późno. Siadaj i posłuchaj, co mamy ci do powiedzenia. Może najpierw wyjaśnijcie o co ta drama. O to, że przez Twoją głupotę nasze kłopoty nigdy się nie skończą. odparł Bugaj. Łepci, ukręcić to mało. Bugajowa odsunęła męża i spojrzała synowi głęboko w oczy. Ktoś Was widział, Muniek. Wtedy. Chodzi o tamten dzień. Dzień, w którym zabiliście Sarnę. Julia źle spała tej nocy. Przewracała się z boku na bok, w końcu włożyła do uszu słuchawki i puściła wyciszającą mantrę z YouTube'a. Miało się skończyć na jednej. W opisie podano, że po jedenastu minutach słuchający zapadnie w głęboki sen. Cierpliwość straciła po sześciu minutach nieustannego słuchania OM. Wyjęła z uszu słuchawki i zastąpiła je stoperami. Do gardła wrzuciła tabletkę nasenną. Odpłynęła po piątej nad ranem. Dzwonka domofonu nie usłyszała. Dopiero gdy przez stopery przedarł się sygnał jej telefonu, otworzyła oczy. Jest pani w domu, czy przekładamy dostawę na inny termin, dotarł do niej męski głos. Safe pani zamawiała. Safe. Zamówiła go zaraz potem, jak dostała pozwolenie na broń. Była zmuszona ją nabyć nie tylko z przyczyn zawodowych. Po ostatnim starciu z byłym mężem, kiedy to wdarł się do jej mieszkania i zaczął wymachywać pięściami przed jej nosem, uznała, że nie zaszkodzi mieć pod ręką kontrargument w postaci gloka. A skoro miała trzymać go w mieszkaniu przy córce, musiała mieć również pancerny sezam. Nie przekładamy, proszę na górę, domofon musiał się znowu zepsuć. Wyskoczyła z pościeli i zwinęła ją szybko do skrzyni. Narzuciła na siebie sweter i związała włosy. Kiedy Winda wjechała na dziewiąty piętro, już stała w drzwiach. Kurier zdjął z łuska przesyłkę i przetoczył się z nią przez próg. Gdzie postawić? Wskazała parapet i miejsce obok bonsai. Utrzyma? mężczyzna spojrzał podejrzliwie na pęknięcie na konglomarecie. Innego miejsca nie było, gdyby miała własną garderobę, a nie kilka półek użyczonych przez córkę w jej szafie, problem sam by się rozwiązał. Na pani odpowiedzialność, powiedział kurier, wypakowując piętnastokilową czarną skrzynię ze styropianem i stawiając ją na oknie. Nie lepiej było kupić mały, na diamenty wystarczy pancerna kasetka. Diamenty trzymam pod klepką w parkiecie, odparła z uśmiechem. Kurier wyszedł zabierając ze sobą pakowanie i skrzypiące styropian. Zamknęła za nim drzwi i wróciła do swojej nowej zabawki, przekręciła zamkiem tarczowym. Ciche podwójne kliknięcie zabrzmiało jak najpiękniejsza muzyka. Mogłaby słuchać tego do snu zamiast mantry. Z pod stosu brudów zgromadzonych w koszu w łazience wygrzebała nowiutkiego gloka 19X w kolekcjonerskim kolorze Coyot Ugly Beach, a po ludzku w odcieniu starego złota. Miała przed sobą unikat ze spersonalizowaną rękojeścią i trzema magazynkami w komplecie. Przetarła go ręcznikiem i zaniosła do pokoju, by położyć na miękkiej wyściółce sejfu. Nie zamykała go jeszcze. Chciała rozkoszować się widokiem połyskującego cacka. Miała na to godzinę, tyle zostało jej do wyjścia z domu na spotkanie z Reni. SMS, który przyszedł zaraz po wyjściu do stawcy, nie był zaskoczeniem. Reni chciała się spotkać i to jak najszybciej. Wyznaczyła miejsce dość nietypowe, ale idealne, by mogły swobodnie porozmawiać. Kiedy Jule stanęła przed bramą prowadzącą na stare powązki, dziewczyna już na nią czekała. W jednej ręce trzymała bukiet z plastikowych kwiatów, w drugiej szklane z nicz. Muszę kombinować, żeby starzy się nie czepiali. Wyjaśniła, drapiąc się łodygami sztucznych róż po głowie. Dzisiaj są urodziny mojej zmarłej babci, więc puścili mnie bez podejrzeń. Powiedziałam im tylko, że chcę przyjść tu sama. W samotności na cmentarzu najlepiej. Babcia była mi bardzo bliska, bliższa niż matka. Naprawdę lubię ją tu odwiedzać, nawet bez powodu. Jura spojrzała pytająco na róże. Że sztuczne? Reni zmarszczyła nos. Tylko takie kupuje. Na żywe szkoda forsy, a ten przynajmniej postoi z pół roku. Ważne, że jest nicz prawdziwy. Ten na baterię, z żarówką udającą wieczny płomień babci by się nie spodobał. Była postępowa, ale nie aż tak. Przeszły główną aleją kilkadziesiąt kroków i skręciły za kamiennym pomnikiem Chrystusa przygniecionego krzyżem. To już niedaleko, powiedziała Reni i przeskoczyła po krawędzi omszałego grobu. Tam nas nikt nie usłyszy poprowadziła Julię pod grobowiec czarnego marmuru na płycie stała już wiązanka z Lili również sztucznych dziewczyna rozłożyła składaną ławkę teraz można siadać składamy ją, żeby wrony nie osra przepraszam, miałam się nie wyrażać ale zeskrobywanie ptasik odchodów jest po prostu obrzydliwe wyjaśniła, po czym wstawiła róże do metalowego klosza jeszcze tylko znicz ogień zapłonął postawiła świeczkę pośrodku płyty usiadła obok Julii Sara nie uciekła bez powodu powiedziała patrząc na dygoczący płomyk Wiem, słyszałam co nieco. Cokolwiek pani słyszała, to bzdury. Prawda, o naszych bliskich nie zawsze jest tak różowa, jak się nam wydaje. Reni zaczęła nerwowo stukać czubkiem swojego trampka po wścianę grobu. Bywa i tak, ale to nie ten przypadek. Nikt nie zna Sary tak dobrze jak ja. Pretty woman, tak na nią mówili w klubie dla forsiastych mężczyzn. Wiedziałaś o tym? Że pracowała w lokalu nocnym? Owszem, od samego początku. Ale że chciała być jak tamta prostytutka? Bez żartów, ten film to kolorowa bajka dla głupiutkich dziewczynek. Jednak miała go w swojej kolekcji. Co z tego? Miałaby traktować filmowe scenariusz jak instrukcję na własne życie? Chyba tylko dla zwykłej beki. Moja siostra lubiła ten film tak samo jak Stowarzyszenie Umarłych Poetów. A poetką być nie zamierzała. Zaręczam. Czego się jeszcze pani o niej dowiedziała? Że chciała żyć w luksusie i dlatego się sprzedała? Nie było, tak? Reni prychnęła z niesmakiem, po czym wyciągnęła ze swojej torby prostokątną puderniczkę. Podniosła wieczko i wyjęła z niej kłębek waty. Pudru pod watą nie było. Nad nie leżały białe tabletki. Nie poczęstuję, zaznaczyła. Pewnie myśla pani, że chowam tu skręty. Przy babci nigdy by mnie zapaliła. Skręty, tabletki za posiadanie grozi do trzech lat, powiedziała Julia, patrząc jak Reni kładzie sobie pigułkę na język. Za udzielanie do dziesięciu, a za głupotę można trafić tu, gdzie leży teraz twoja babcia. Reni uśmiechnęła się krzywo. Miałaby się do kogo odezwać, biedaczka. Samej jej pewnie nudno. Na twoje towarzystwo jeszcze dla niej za wcześnie. Na co, były potrzebne pieniądze? Dziewczyna wciągnęła mocno powietrze przez nos. Na spłatę długu. Julia usilnie starała się sobie przypomnieć, co tak kosztownego znajdowało się w pokoju Sary Lewickiej, ale mimo wysiłku nic nie przychodziło jej do głowy. Reni najwyraźniej czytała w jej myślach. Nie, to nie był żaden drogi sprzęt. Chodziło o coś zupełnie innego. Może o to Julia wskazała wzrokiem na puderniczkę z tabletkami. Bawiła się w dilerkę i ktoś przerobił ją na grubszą kwotę, z której miała się rozliczyć? Sara nigdy nie dilowała, a te pigułki to zwykłe leki od lekarza na receptę. Ulżyła pani? Ulżyło. Zatem co to był za dług? Reni musiała rozchodzić nogi, albo ławka nagle zaczęła ją parzyć w pośladki, bo wstała i dwukrotnie okrążyła grób. W końcu oparła się ramieniem o tablicę. Na pewno słyszała pani o klinikach w Tajlandii? Turystyka medyczna słyszałam, pierwsi pośladki taniej niż w Europie. Odpowiedziało jej kręcenie głową. Julia przyjrzała się bacznie dziewczynie. Nie musiała się zbytnio wysilać, by dostrzec, że Renie nieco pobladła. W takim razie o co chodzi? Do tych klinik trafiają ludzie, którzy nie do końca są z sobą. Tacy, co. Jezu, ale aż to trudne. Objęła tu w ramionami i zacisnęła je tak, jakby miała zamiar się w nich schować. Sara chciała to zrobić dla mnie wyjechać ze mną do Bangkoku, byle dalej stąd, żeby nikt się nie dowiedział i nam nie przeszkodził. Ja nie jestem sobą. Nie tu. Wskazała na rozporek w spodniach. Zmiana płci, to chcesz mi powiedzieć? Kiwnęła głową. Unikała wzroku Julii, jakby to, co właśnie powiedziała, było najohydniejszym z pomysłów. – Gdyby się pani lepiej przyjrzała tym filmom na półce w pokoju Sary? Julia wyjęła telefon i odszukała zdjęcie z płytami DVD. – Tu. – Reni wskazała palcem płytę na samym dole stojaka. – Dziewczyna z portretu. Oglądała pani? – To piękny film, choć mało znany. O człowieku, który tak jak ja urodził się w ciele niepasującym do tego, co jest tutaj. Dziewczyna popukała się w skroń. Podarowałam go Sarze, żeby poczuła to, co ja czuję, żeby zrozumiała. Tylko w ten sposób byłam w stanie wyznać jej prawdę o sobie. Bałam się, jak zareaguje, bo gdy film się skończył, nic do mnie nie mówiła. Długo siedziała zamknięta w swoim pokoju. Gdy w końcu wyszła, miała oczy spuchnięte od płaczu. Musiałam ją pocieszać, że sto lat temu miałabym marne szanse na przeżycie takiej operacji, ale teraz to całkiem inna historia. Wystarczy mieć pieniądze. Powiedziała, że je zdobędzie. Ile? Sześćdziesiąt tysięcy. Grubo, co? Nigdy nie widziałam takiego hajsu. A rodzice? Nie wyglądają na biednych. Nie mogłaś ich poprosić? Pani chyba żartuje. Prychnęła gorzko. Miałabym im powiedzieć, że zamiast Renaty trzymają pod swoim dachem przyszłego Roberta i że potrzebuje szmalu na przeróbkę? Takie wybrałeś sobie imię? Bardzo męskie, prawda? Co do nazwiska też będzie nowe. Nie wiem jeszcze jakie. Wiem tylko, że ze starym się duszę. Ona też wiedziała. I wiedziała, jak bardzo się boję. Nie, nie operacji, ale tego, co będzie się działo już po... Przyszło mi nawet do głowy, żeby w ogóle tu nie wracać. Po cholerę mi hejt i wytykanie palcami. To dziki kraj, w którym nie toleruje się takich dziwolongów. Mogłabym zamieszkać gdziekolwiek, na przykład w Belgii lub w Danii. Tam każdy jest szanowany, a prasa też by się jakoś dla mnie znalazła. W każdym razie miałam taką opcję, brakowało tylko pieniędzy. Miałyśmy razem je jakoś uzbierać, przynajmniej na start, na sam wyjazd. Ale jak się ze wszystkim podliczyłyśmy, doszłyśmy do wniosku, że nie damy rady wykombinować pieniędzy na drugi bilet ten, dla niej. Mnie udało się odłożyć trochę forsy, kiedy załapałam się na roczny staż w firmie deweloperskiej, ale większość poszła na wstępne badania i terapię hormonalną. Te pigułki w pudełku to hormony. Sara zrezygnowała ze swojego biletu, żebym mogła je kupić. Teraz pani rozumie? Jaki to etap? Końcowy. Ostatni, przed operacją. Jednak po zabiegu musi być ciąg dalszy. To proces, na który trzeba pieniądze. Nadal nie rozumiem, co to za dług, o którym mówiłaś. Operacja jest już opłacona pieniędzmi, których nie miałam. Kredyt? Powiedzmy. Lepiej niech pani nie pyta od kogo ani na jaki procent, ale nie było wyjścia. Rozpoczęłam leczenie i znalazłam termin na zabieg. Rezerwacja wymagała pokrycia pełnego kosztu. Wszystko miało wpłynąć na konto kliniki z góry. Cieszyłam się, jak głupia, że idzie mi tak gładko, A ona zamartwiała się, jak zdołamy oddać te pieniądze. Reni sieknęła nosem. Niezłe jaja, co? Niezłe. Dlatego Sara uciekła, żeby zarobić na spłatę długu i dalsze leczenie. To był jej pomysł. Do niczego jej nie zmuszałam. Pierwszy raz zniknęła, żeby się przekonać, ile może odłożyć na sprzątaniu. Nie takim zwykłym, bo wcale nie chodziło o pucowanie mebli. To miał być spektakl. Dziewczyna obiera się w pończochy, kusy strój i szpilki i biega po domu jakiegoś bogatego frajera z miotełką do kurzu. Miała dwóch klientów. Od jednego dostała w rozliczeniu sygnet. Tak, drugi płacił, ale do czasu. Uciekła od niego po pierwszej próbie gwałtu. Wróciła z podkulonym ogonem do domu, wystraszona i rozżylona, że się nie udało. Starzy wybaczyli, bo nie mieli pojęcia, czym się zajmowała. Wmówili sobie, że to był zwykły gigant nastolatki. Tak naprawdę woleli o niczym nie wiedzieć. Są naprawdę świetni w zamykaniu... Uszu na nasze sprawy. Jakoś to wszystko przeszło bokiem. Tylko, że ja już byłam w trakcie terapii, więc znowu zwiała. Za to, co zarabiała, wynajmowała pokój na godzinę. Mieszkanie dla siebie i, no, inwestowała w zabawki. Wie pani jakie. Nazwijmy je filmowymi rekwizytami. To była jej kolejna porażka, dlatego powiedziałam, że odwołamy operację i zwrócimy pieniądze. Nie chciała o tym słyszeć. Wiedziała, że jeśli nie poddam się zabiegowi teraz, to nie zrobię tego już nigdy. Bała się o mnie i o to, co dzieje się w mojej głowie. Jestem słaba, o wiele słabsza od niej. Dlatego zadręczała się, myśląc, że przyjdzie w końcu taki dzień, kiedy zdecyduje, że dłużej nie dam już rady. Spuściła głowę, żeby ukryć drżenie ust i brody. Chyba nie zamierzałaś zrobić niczego głupiego, co, Reni? Obróciła się bokiem i zaczęła zdejmować z grobu naniesione wiatrem drobne liście. Posprzątam tu trochę, powiedziała, nachylając się nad płytą. Żeby matka miała pewność, że tu dotarłam. Ciągle mają mnie na nadarze oboje z ojcem. Boją się, że i ty coś im wykręcisz. Sara uciekła, to i ty możesz. Może gdybym powiedziała im prawdę o sobie, sami wystawiliby mnie za próg. Wie pani, co sobie myślę? Że życie takich ludzi jak ja jest totalnie bez sensu. Każde życie ma sens. Rywnie trzypała zakurzone dłonie kilkoma uderzeniami o łuda. Pożyłaby pani w mojej skórze, z bok, dewiant, pajac, to by pani wtedy o sobie usłyszała. Chwyciła swoją torbę i przerzuciła ją przez ramię. Julia dopiero teraz zauważyła okrągłą przypinkę dołączoną do zamka, kółko, od którego odchodziły strzałka, krzyżyk i strzałko, krzyżyk. To wasz znak, połączenie symboli Wenus i Marsa. Mhm, podoba się pani? Julia wyciągnęła kciuk skierowany w górę. Dziewczyna wreszcie się uśmiechnęła. Muszę wracać. Dziękuję, że pani tu przyszła. Trochę milżej, odkąd zna już pani prawdę. Pewnie nie tego spodziewała się pani usłyszeć, ale nie chciałam, żeby miała pani osarze złe zdanie. Musiałam to wyjaśnić, że nie jest żadną sprzedajną dziwką. Opuściła składaną ławkę i poszła ku bocznej alei. Widać było, że nie śpieszy się z powrotem. Dwa razy obijała się ramieniem o przechodzących ludzi. Rzuciła odruchowo krótkie przepraszam, Myślami była gdzie indziej. Niech ją pani znajdzie i powie, że ja już nie chcę tych cholernych pieniędzy na terapię, po. Rzekła, gdy dochodziła do głównej bramy. — Wymyślę coś, żeby je zdobyć, a ona niech wraca. I tak zrobiła dla mnie zbyt wiele. Znów stały na chodniku w miejscu, skąd widać było bloki i okna mieszkania lewiskich. — Kiedy im powiesz o sobie? — spytała Julia, wskazując brodą na wieżowiec. Wzruszyła ramionami. — Nie wiem, czy dam radę to z siebie wykrztusić. Wciąż udaje kogoś albo coś. Nawet nie potrafię przyznać się do tego, że cokolwiek stało się z Sarą, stało się przeze mnie. — A co pani by zrobiła na moim miejscu? — powiedziałaby. — Naprawdę chcesz wiedzieć? Pewnie. Nie śpieszyłabym się z tą informacją. Może gdyby byli inni, ale to dogmatycy bez skrzyte zrozumienia. Nienawidzę ich i chcę, żeby oni znienawidzili mnie. Byłoby mi wtedy o wiele łatwiej. Byłoby ci łatwiej, gdybyś miała ich po swojej stronie. Żałuję, że to jest niemożliwe. To przecież takie proste. Gdyby tylko ludzie odważyli się wiedzieć więcej, czuliby więcej i rozumieliby więcej. Tak mało trzeba, żeby wszystkim było lepiej. A nie jest. Nie naprawisz całego świata, Reni. To utopia. A jeżeli jest coś, co mogłabyś zrobić dla siebie, zrób to i nie oglądaj się na to, co pomyślą inni. Julia miała wrażenie, że zobaczyła na twarzy dziewczyny ulgę. W takim razie, gdy już będzie po wszystkim, powiedziała, również zerkając w okno na jedenastym piętrze, niech tylko wsiądę do tego cholernego samolotu do Bangkoku. Wyciągnęła po męsku rękę do pożegnania. Nie miała jeszcze wprawy, wyprostowała łokieć, by wzmocnić uścisk, ale wciąż był delikatnie. Jeszcze jedno. Julia zatrzymała ją, zanim ta wcisnęła guzik w sygnalizatorze, by przejść na drugą stronę jezdni. Czy Sara wspomniała ci o jakiejś agencji dla dziewczyn? Może robiła specjalne zdjęcia w bieliźnie, żeby się tam załapać? Reni zmarszczyła brwi. Zdjęcia? Nie o tym nie wiem, ale od czasu jej zniknięcia wiele się mogło wydarzyć. Prawdę mówiąc, nie zdziwiłabym się, gdyby to zrobiła. Bo w agencji bezpieczniej? Bo była naprawdę zdesperowana. Nie powiedziałam pani jeszcze o jednym. Sara była dziewicą. Na pewno wie pani, że ten towar też można sprzedać. Szlag! Zrobiłaby to. Widziałam, jak przygląda artykuły o takich przypadkach i szuka informacji o stawkach. Pełno jest tego w sieci. Za taką jedną z Krakowa facet zapłacił 50 tysięcy. To kupa forsy. Można by za to spłacić prawie cały dług. Więc jeśli jakaś agencja miałaby dostęp do klientów, którzy są w stanie dać za dziewice takie pieniądze, Sara pewnie by się nie zawahała. Ale to musiałaby być naprawdę elitarna firma, która filtruje mężczyzn i odsiepa frajerów. Na żaden tani bajzel działający pod przykrywką salonu masażu by się nie nabrała. Może jest młoda, ale nie naiwna. Bardzo młoda i bardzo naiwna, sprostowała Julia. Mam nadzieję, że nie posunęła się tak daleko. Kamerki to co innego, ale seks za kasę nawet nie chcę sobie tego wyobrażać. Światło na przejściu nie zmieniło się jeszcze na zielone, ale Reni ze zwieszoną głową weszła na pasy. Kilka klaksonów zawyło, ale szczęśliwie dotarła na drugą stronę jezdni. Biedna dziewczyna mruknęła pod nosem Julia i ten kraj całkiem popieprzony. Reni miała pełne prawo mówić, że to nie jest miejsce dla niej. Podobne słowa Julia usłyszała kiedyś od Michaliny. Bodnar też boksowała się przez większość życia ze wstydem, że jest inna. Ryczała po kątach i przebąkiwała, że chce się zabić. Może nie z bezradności, ale po kolejnej miłosnej porażce. Z lęku przed tym, co powie jej matka, gdy dowie się, że nie jest taka, jak przewiduje system. Okazało się, że lęk był na wyrost. Dogadały się i pokochały na nowo. Ale każda rodzina jest inna. Gdyby Bodnar była córką Lewickich, może też byłaby zmuszona myśleć o ucieczce. To mit, że ludzie chcą wiedzieć wszystko o swoich dzieciach. Większość chce usłyszeć tylko to, co jest wygodne, a przed trudną prawdą woli zatkać uszy i udawać, że prawda nie istnieje. Albo czekać, aż dzieciak z tego wyrośnie i zmądrzeje. Byłoby o wiele prościej, gdyby to oni sami spróbowali zmądrzeć. Escort Girl. Łatwy pieniądz wglnie do młodych kobiet, a one lgną do niego, zwłaszcza gdy mają długi. Łatwy pieniądz. Chyba tylko o z nazwy. Sara nie miała pojęcia, jak to jest być z mężczyzną. Do tego obcym, który nie pyta, czy seks sprawia jej przyjemność, ani czy w ogóle ma na to ochotę. Naczytała się w internecie jaki to złoty biznes i poszła na całość. Gdyby jeszcze trafiła przy tym na działę wizowca, podbiłaby stawkę i miałaby nie tylko na bilet do Bangkoku, ale także na rozpoczęcie zraninowego życia z dala od kraju. Julia zrzuciła znok buty i usiadła na tapczanie, kładąc sobie na kolanach laptopa. Włączyła przeglądarkę i wystukała pierwszy wyraz, drugi wyskoczył sam. Na czym polega praca Escort Girl, wyjazdy z Escort Girl, Escort Girls do zadań specjalnych. Wyjechałeś z kimś, Saro, trafił ci się milioner, który wybrał cię na swoją towarzyszkę w podróży do Emiratów, Australii czy innych Dardaneli, zapłacił za twoje dziewictwa, później za wieczorową sukienkę do klubu i mocno wycięty kostium kąpielowy, w którym miałaś pokazać się na jego jachcie, już sączysz drinka z kieliszka na cienkiej nóżce? Zatrzymała wzrok na jednym z wyrzuconych przez wyszukiwarkę haseł. Trzy dziewczyny do towarzystwa oferowało Allegro. Zagotowała się, jednak gdy weszła w ogłoszenie, zobaczyła, że chodzi o sprzedaż używanej płyty z filmem porno. Ulga, choć to pewnie tylko kwestia czasu, kiedy tego typu usługi znacznie się licytować na platformach handlowych. W końcu wszystko jest na sprzedaż. Oderwała się od sieci, gdy zabrzęczał jej telefon. Dzwoniła Sylwia, tym razem szczęśliwa. Do wesołej wycieczki dołączyła Jagoda, która tak długo wierciła swojej babci dziurę w brzuchu, że obie wsiadły do pociągu relacji Warszawa-Zakopane. — Jest grubo, mamo — powiedziała scenicznym szeptem. — Nasza babcia już ma za sobą pierwszą spinę z babcią Jagody. jej o co operacje plastyczne ubrania czy kościół o dziadka dziadek chciał być miły dla babci jagody i poszło teraz ma zakaz rozmawiania i przebywania w jej towarzystwie babcia jest wściekła i mówi że jak nie będzie się słuchał to wszyscy wrócimy do warszawy wybij jej to z głowy mamo teraz mam wracać jak przyjechała jagoda no błagam i doładuj mi wreszcie konto bo najwyraźniej zapomniałaś mam dość proszenia dziadka o jego telefon Julia zapewniła córkę, że żadnego przedwczesnego powrotu nie będzie. Obiecała, że załatwi sprawę z Emilią, a jeśli będzie trzeba, wykupi im hotel na drugim końcu zakopanego, byle dalej od babci jagody, ale żadnego powrotu. To miały być dwa tygodnie spokoju, tylko dla niej. Nie mogła przewidzieć, że zaginięcie Sary pokrzyżuje ten plan, jednak wciąż miała nadzieję na choćby kilka dni oddechu odłożyła telefon i wróciła do przeglądarki agencje tego szukała przede wszystkim o dziwo nie reklamowały się zbyt natarczywie najwidoczniej pozycjonowanie tego rodzaju usług nie miało sensu kto chce znaleźć dziewczynę i tak ją znajdzie odrzuciła sweetheart Paradise i kilka innych, które wyrzuciła wyszukiwarka. Do Krakowa, Gdańska czy Łodzi Sara raczej by nie pojechała, zwłaszcza, że tuż za rogiem, a konkretnie przy rondzie Daszyńskiego ogłaszała się Afrodyta. Przedstawiała się jako biuro, które na swojej romantycznej stronie informowało, że zmieni życie dziewcząt w niekończącą się przygodę. Dokładnego adresu Afrodyta nie podawała, jednak widniejący na zdjęciu drapacz chmur pokryty błękitnym szkłem Julia rozpoznała od razu. Uwierz w siebie, jeśli jesteś piękna, młoda i zdeterminowana, zgłoś się. Nie pozwól, by ominęło cię szczęście. Najwyższy czas, by świat cię docenił. To wszystko może się stać. Zaufaj nam, weź swoje życie w swoje ręce, weź ankietę, a odezwiemy się do Ciebie w ciągu doby. Otworzyła formularz zgłoszeniowy, nie wydawał się zbyt skomplikowany. Odniosła nawet wrażenie, że został stworzony dla prostych dziewczyn. Zaczęła go wypełniać kliknięciami w okienka. Czy masz doświadczenie w biznesie towarzyskim? Tak. Czy mówisz po angielsku? Tak. W którym kraju chciałabyś pracować? Polska. Czy masz ważną wizę do USA lub Australii? Nie. Czy masz zrobioną erotyczną sesję fotograficzną? Nie. Podaj do siebie kontakt. Nie sądziła, że Sara chciała wyjechać z kraju. Na pewno nie na stałe. Reni potrzebowała jej tu, na miejscu, przynajmniej do czasu własnego wyjazdu. Poza tym jeszcze do ubiegłej soboty była nieletnia. Agencja mogła, co prawda, oszukać i załgać, że skończyła 18 lat. Pewnie nawet tego nie sprawdzali. W końcu na dole ankiety napisano drobnym drukiem, że biuro nie ponosi odpowiedzialności za fałszywe oświadczenia kandydatek, ale co z dokumentami? Nie miała przecież dowodu osobistego, by okazać go na lotnisku. A autokarem tak znamienita firma, by jej przecież do klienta nie wysłała. Uleciałby cały prestiż. Fotograficzna rozbierana sesja z żalem Julia zaznaczyła, że nie miała. Jej zdjęcia w zwykłej bluzce i dżinsach raczej by nie wywoływały pożądania u biznesmenów. Sytuacja nie była jednak beznadziejna. Agencja oferowała własnego fotografa. A więc jednak elitarnie. Wyślij zgłoszenie. Zaraz, jeszcze mała gwiazdka z dopiskiem, że po wstępnej kwalifikacji kandydatki obowiązuje jednodniowe szkolenie. Z czego? Seksu? Mają ją nauczyć jak leżeć na plecach i boku albo jak opierać się o ścianę? wyjaśnijmy na czym polega praca Escort Girl i na jakie benefity możesz liczyć jak zdobyć zaufanie klienta i osiągnąć wymarzony sukces no tak, tylko o to chodzi, o spełnienie marzeń najbliższe szkolenie odbędzie się 4 lipca pojutrze, więc nie zwlekaj nie zamierzała, wyślij palec uderzył w belkę zgłoszeniową, ale aplikacja nie przeszła przez system komunikat zwrotny pojawił się wraz z pulsującym na ekranie spinaczem załącz przynajmniej dwa swoje zdjęcia a jednak, możesz mieć cztery fakultety i znać dwanaście języków, ale bez ładnej buzi się nie zgłaszaj. Nie zamierzała robić z siebie słodkiej idiotki, ale innego sposobu na wejście do klubu ekskluzywnych dziewczyn do towarzystwa nie było. Odłożyła na kanapę laptopa z wciąż aktywnym wnioskiem i zaczęła grzebać w szafie. Po szybkim przyjrzeniu letnich ubrań, które nadawały się jedynie na piknik w miejskim parku, uznała, że jest źle. Pawełniane t-shirty jakoś nie kojarzyły się z buduarem, ani sportowe marynarki. Co z bielizną? Stanik? Bez stanika? Bez za to w koszulowej bluzce, białej i lekko rozpiętej, ale nie na tyle, by widać było cokolwiek poza miękkim zarysem piersi. I makijaż, szminka, rzęsy. Te pozostawione przez Michalinę powinny się jeszcze trzymać, może klej zwiąże się ze skórą, choćby na kilka minut. Włosy ulizane na mokro, że niby stylowo i elegancko, do czerwonej pomadki wręcz idealnie. Zdjęcie telefonem zrobiła na tle czarnej ściany. Wyszło nieprzyzwoicie. W sam raz. Wyślij zgłoszenie. Twoja aplikacja została zarejestrowana. Dziękujemy i życzymy powodzenia zapięła koszulę pod samą szyję i wyszła z papierosem na balkon musi się udać to jedyna szansa, żeby znaleźć się tam gdzie przypuszczalnie trafiła Sara Lewicka o ile nie okaże się, że na to by zostać spełnioną i szczęśliwą Escort Girl jest za stara lub niewystarczająco śliczna porażenie prądem powtórz, bo chyba nie dosłyszałam to był prąd, Julia. Potwierdził górne, wciąż niewyraźnie. Połączenie rwało się od kiedy wyjechał do tunelu. Musieli odczekać kilkanaście długich sekund, zanim znów wyskoczył na powierzchnię. Byłem na oczki, widziałem je wszystkie trzy, miały dziwne ślady na skórze. Lipski nie ma żadnych wątpliwości co do przyczyny zgonu. Domyślam się, że nie chodziło o uderzenie pioruna. I słusznie. Te dziewczyny nie tańczyły podczas burzy w lesie, ani tym bardziej nie położyły się same w rowie po tym, jak trafił w nie grom. To ewidentne zabójstwo. Mówiąc wprost, usmarzono je. Tworna śmierć. Masz zdjęcie z prosektorium? Mam. Ciała wyglądają paskudnie. Chcę je zobaczyć. Nie spotkałam się jeszcze z zabójstwem przy użyciu prądu. Ani ja. Powiem ci, że to, co zobaczyłem. Rozkład zwłok to jedno, ale najgorsze działo się pod ubraniem, pod tymi koszulami. Szok. Cholerny szok. Tym bardziej chcę je obejrzeć. Co jeszcze powiedział Lipski? Że takie przypadki to niemal niespotykane zjawisko. Sam początkowo nie dowierzał, bo w swojej karierze zetknął się z czymś takim zaledwie raz i to dekady temu może dlatego Reiter nie rozpoznał śladów za mało jeszcze widział i wyszedł brak doświadczenia kiedy zakończą autopsję? najwcześniej no pod wieczór o ile nie przeciągną badań do jutra to trzy ciała, więc jest co robić co z tymi zdjęciami? wysłać ci? nie, zmieniłam zdanie podjadę na oczki, żeby zobaczyć ciała na własne oczy jutro Julia, daj Lipskiemu pracować chcę mieć kompletny raport i to jak najszybciej, więc tym razem odpuść niech się skupi na robocie będę niewidzialna, nawet nie zauważy, że jestem na sali po prostu muszę zobaczyć te ciała po co ja ci to w ogóle mówiłem? Słyszysz mnie? Nie bardzo. Coś znowu przerywa. Rozłączyła się i rzuciła telefon na kanapę. Wciąż siedziała w koszulowej bluzce i z czerwonymi jak krew ustami. Zanim wyszła do łazienki, by zmyć szminkę i odkleić sztuczne rzęsy, sprawdziła jeszcze w skrzynce mailowej, czy nie wpadło coś z agencji, ale Afrodyta milczała. Zamiast tego przyszedł jej od Michaliny. Julia spodziewała się, że Bodnar będzie chciała wrócić do tematu swojej przeprowadzki do Warszawy, tym bardziej że w jedynym napisanym przez siebie zdaniu bunknęła, że zmiany w życiu nikogo nie omijają ani nie zabijają. Na jednym z dwóch załączonych zdjęć siedziała na kartonie z miną zwycięzcy. Naprawdę była gotowa spakować się i rzucić wszystko dla Mireli? Jasne, że tak. Obie były zdrowo rąbnięte. Na drugiej fotografii pewnie będzie szczerzyć się do napisanego właśnie wypowiedzenia spełnienia służby, w końcu wszystko dla miłości. Drugi załącznik nie pokazywał jednak Michainy, pudeł czy wypowiedzenia, tylko park, który Julia zdążyła dobrze poznać przez trzy lata pracy pod Warszawą. Zdjęcie wykonano z ukrycia, mimo to było ostre przedstawiało dwoje ludzi idących aleją i trzymających się za ręce. On w jeansach i sportowej koszuli, w niebiesko-czerwoną kratę. Ona w sandałach i zielonej sukience, dość opiętej na zaokrąglonym ciążowym brzuchu. W drugiej dłoni trzymała kubek ze słomką, lemoniada, kawa lub mleczny szejk. Zabolało. Widok Artura i jego żony spowodował, że Julia poczuła, jakby ktoś wsadził rękę między jej żebra i ścisnął za serce. Gdyby była małą dziewczynką, zasłoniłaby oczy i udała, że nic nie widzi. Jednak patrzyła, oswajając się z rodzinną sielanką Maciejewskich. Nie powinna mieć do niego pretensji w końcu umówili się że wtedy w marcu to był tylko jeden raz i ich drogi rozejdą się na dobre po co naiwnie wierzyć że posklejają coś co rozpadło się dawno temu mogła mieć jednak żal i miała brzuch Matyldy był na tyle pokaźny że ciąża prawdopodobnie trwała już sześć albo siedem miesięcy kiedy widziała się z Arturem tuż przed pogrzebem arlety rawskiej wspominał że na dziecko za wcześnie jego żona musiała być już wtedy w ciąży nie wiedział o tym. Nie podzieliła się z nim tą radosną nowiną. Może nie była pewna, co zrobić? Usunąć dziecko i kontynuować karierę bez przerwy na nięczenie niemowlaka czy urodzić. Musiała bardzo kochać Artura, skoro wybrała macierzyństwo. Kupiła więc parę maleńkich bucików i podczas ich kolejnego spotkania w Osle podarowała mu je w ramach niespodzianki. Ten numer z bucikami przecież zawsze działa. Facet nie dowierza i się wzrusza, no i pęcznie jest dumy. Artur chciał mieć rodzinę. Doskonale pamiętała, jak planował ich nowy dom, a w nim pokoje dla Sylwii i ich wspólnego dziecka. Nie wyszło im, więc przynajmniej teraz ma się z czego cieszyć. Jednak gdyby wiedziała, jak się sprawy mają, nie wylądowaliby razem w łóżku i nie zrobiłaby z siebie idiotki. Ale zrobiła. Dzięki, Artur. Dzięki, Bodnar. Powiększyła obraz. Jak już się katować, to po całości. Zoom na ich twarzy nie wypadł już tak dobrze. Zdjęcie stało się nieostre, ale widziała, że się uśmiechają. Piękna z was para. Życie długo i szczęśliwie, powiedziała do wesołej fotografii, po czym kliknęła Usuń i trzesnęła klapą laptopa. Antoni Bugaj niezwykł zostawać w biurze, po godzinach urzędowania nawet kwadransa i tego samego wymagał od swoich pracowników. Wierzył, że dobra organizacja pracy to podstawa jeśli ktoś nie wyrabia się od 8 do 16, to w pobliskim centrum ogrodniczym zawsze znajdzie się miejsce dla tych, co nie lubią się z niczym śpieszyć. Dlatego, gdy zegar pokazał szesnastą, Bugaj przystawił ostatnią tego dnia pieczątkę pod okulnikiem o wniosków na przyszłoroczne inwestycje sportowo-kulturalne, po czym złożył pod nią zamaszysty podpis. Zanim schował pismo do szuflady, biurka zerknął jeszcze na treść, by upewnić się, że zawarta wszystko, czego wymagają przypisy. Do końca kadencji został mu niecały rok. Sołectwo rozkwitło pod jego okiem. Odnowił bibliotekę, wylał asfalt tam, gdzie droga się urywała i zmieniała w zwykłą żwirówkę oraz postawił siłownię pod chmurką. Potrzeb jednak nie ubywało, więc i tym razem spodziewał się gradu wniosków. Gdyby tak jeszcze przybywało mu na te wszystkie zachcianki pieniędzy w sołeckiej kasie. Zgodnie z rozporządzeniem jutro mija ostateczny termin publikacji okulnika. Sekretarka wywiesi kserokopię na tablicy informacyjnej przed sołectwem. Kolejna zawiśnie w gablocie przy kościele obok ogłoszenia tych dziwnych artystów z Warszawy. Albo zamiast niego. Nie powinno tam wisieć. Zjawili się bez zaproszenia i zrobili zamęt. I do tego w Domu Bożym. Powinni przyjść tutaj do biura i grzecznie zapytać, czy władza wyda zgodę na udostępnienie terenu pod plan filmowy. Może jak zobaczą, że ich afir znikną, nauczą się zasad. Dokument chcą kręcić. Jeśli liczą na to, że któryś z miejscowych zgłosi się do współpracy, to się przeliczą. Nikt się nie wyrwie. No, może kilku młodym zakręci się w głowach na myśl o tym, że ich nazwiska mogłyby się pokazać w napisach końcowych, ale co oni potrafią, żeby pchać się do telewizji? Szkoda gadać. Ogłoszenie musi zniknąć. Bugaj wstał od biurka i podszedł do stojącej pod ścianą szafy na płaszcze otworzył skrzydło i rozejrzał się po swojej kolekcji krawatów. Trzymał ich w biurze kilka, każdy na inną okoliczność. Bordowy, w którym zwykł urzędować, był za nadto krzykliwy i nijak nie pasował do składania wizyt. Lepszy był ciemnoszary i bez wzorów, nie rzucający się w oczy. Na dziś, w sam raz. Zawiązał supę pod szyję, a następnie zdjął z wieszaka też szarą, pasującą do krawata marynarkę. Przerzucił ją przez ramię i ruszył steczką do wyjścia. Na korytarzu czekała już żona, która na jego widok natychmiast podniosła się z krzesła. Wreszcie, mruknęła: Miałeś skończyć punktualnie. Miałaś czekać w samochodzie. Odbił piłeczkę. Przekręcił klucz w zamku i schował go do przegródki w teczce. Masz wszystko, co trzeba? Spytał po chwili ściszając głos. W bagażniku. Chodźmy już, zróbmy co trzeba i miejmy to z głowy, chcę wrócić do domu przed zmierzchem. Ruszyli pustym korytarzem do bocznych drzwi. Auto czekało pod betonowymi schodami wycofanymi z użytku ze względu na ryzyko skręcenia nogi w kostce z tabliczką przejścia nie ma. Wolałbym to załatwić w inny sposób, rzekł Bugaj, gdy znaleźli się już w pojeździe. Kobieta poprawiła rękawek w swojej wizytowej sukience. Innego nie ma odparła ze spokojem. Wszystko przemyślałam, jeżeli będziemy trzymać się planu, za kilka godzin nasze problemy znikną. Znowu będzie po staremu. Zobaczysz. Poklepała męża po dłoni. Włączyła silnik i ruszyła ku nieuczęszczanemu leśnemu duktowi. Koła podskakiwały na nierównościach, ale kobieta nie zdejmowała nogi z gazu. Chciała jak najszybciej dotrzeć do celu. Kierowała samochód w stronę wschodniej granicy wsi i oddalonego o trzy kilometry rancza stacjonata. Bardzo boli? Dorota lewicka zawisła nad mężem. Odkąd wrócił z Wrocławia, leżał w ich małżeńskim łóżku i patrzył mimo w sufit. — Przyniosą ci leki, pomogą na kręgosłup, weź. Odsunął jej rękę z opokanem. Maści też żadnej nie chciał. — Nic mu nie jest — odezwała się Reni, stając za matką. — Udaję. Kobieta obróciła się w jej stronę. — Postradałaś, rozum? Przez ten ból musiał zrezygnować z ważnego wystąpienia. Drugi dzień go trzyma. — Wow, niesamowite. Jednak myślę, że ojciec zrobi z ciebie... Nieważne, w końcu moje zdanie i tak się tutaj nie liczy. Zmarkotniał, Zauważyłaś? Może zastanawia się, co ci odpowie, gdy zapytasz, gdzie naprawdę wczoraj był i co tam robił. Lewicki nawet nie spojrzał na córkę. Niech stąd wyjdzie, wyprowadzi ją. Jego żona odłożyła na bok leki i chwyciła Reni za łokieć. Zajmij się czymś pożytecznym, zamiast go denerwować. Dziewczyna wzruszyła ramionami i wycofała się z sypialni rodziców. Nie musiała długo czekać, aż matka pojawi się w jej pokoju. Weszła po zaledwie kilkunastu sekundach, roztrzęsiona i z pretensją w głosie. Ciężko na nas pracuje. Na mnie, na ciebie i na odnalezienie twojej siostry. Barknęła. Jak tylko mu się polepszy, przeprosisz. Nie ma za co, powiedziała Reni, siadając wygodnie na swoim łóżku. Oparła się plecami o ścianę i położyła sobie na kolanach poduszkę. Ojciec kłamie ci w żywe oczy. Nie był na żadnej partyjnej konferencji. To ściema. Zrozum wreszcie. Twarz matki wykrzybiła się w niedowierzaniu, że dziewczyna może być aż tak zawzięta. Widziałam bilet na pociąg. Ach, bilet widziałaś? Reni pokiwała głową z udawanym zrozumieniem. Było przy okazji sprawdzić kierunek. Lewicka przymknęła drzwi i podeszła bliżej córki. O co ci chodzi? O nic. No, może tylko o ty, że powinnaś wreszcie oprzytomnieć. Nie pojechał do Krakowa, ale ty mi nie wierzysz, prawda? Mamo, dla ciebie jestem tylko głupią intrygantką, więc idź i go zapytaj. Miej śmiałaś raz w życiu zadać mu pytanie o coś innego niż to, w jaką kieckę masz się wbić na kolejny klubowy raut. No, idź. Wystarczyłoby, żeby zasiała w matce ziarno wątpliwości. A ojciec musiałby się gęsto tłumaczyć. Nie mogła powiedzieć jej wprost, że gdy tylko wczoraj usnął, zajęła się tym jego śmiesznym neseserkiem, z którym nigdy się nie rozstawał. W takich neseserkach na szyfr zawsze można znaleźć coś ciekawego. Tym razem zapomniał go zamknąć po tym, jak wyjął z niego telefon i zniknął w łazience pod pretekstem wzięcia prysznica. Gdy pachnący i wcale nie obolały, przeniósł się do sypialni, złapała zateczkę i po cichu przyniosła ją do swojego pokoju. Znalazła składaną ulotkę wydaną przez wrocławski klasztor. Zrobiła zdjęcie każdej strony, po czym odstawiła neseser do korytarza. Nie mogła się powstrzymać, by dodatkowo nie wsunąć dłoni do kieszeni w jego marynarce. Wciąż tkwił tam bilet, kupiony we Wrocławiu. Nie można tyle odwagi, prawda? Spytała, widząc, że matka nie rusza się z miejsca. Zabrakło ci jej już wtedy, gdy przyłapano go z tamtą kobietą pod nocnym klubem, jak stali w objęciach. Tak, widziałam zdjęcie, jakbyś miała co do tego wątpliwości, tak jak połowa kraju. Ale nie pytać o to nie wolno. Masz rację. Najlepiej udać, że wszystko jest w porządku lewiska przemęła coś w ustach nie zdawało się, że tarcza, za którą jej matka skrywała smutek, jaki nosiła w sobie od lat powoli opada żal mi cię, mamo dziewczyna podniosła się na łokciu myślisz, że jedziesz z nim na jednym wózku ale kobieta wyschnęła głęboko nic już nie mów czasami lepiej o pewnych sprawach milczeć tamto to było nieporozumienie ktoś zatrwił z ojca i nie ma co do tego wracać dba o nas, to najważniejsze, chce dobrze tak, dla siebie mnie nawet nie zna, wie tylko jak się nazywam w przedpokoju dało się słyszeć szuranie nóg. Po chwili lewicki przetrząsał już kieszenie marynarki. — Patrz, jak szybko ozdrowiał — zauważyła Reni. — Ból minął, kiedy tylko usłyszał, że jest kłamcą. Lewicka uznała, że córka mówi zbyt głośno. Zasłoniła jej dłonią usta i pokręciła z przerażeniem głową. — Proszę cię, żebyś pilnowała języka — powiedziała z wyrzutem. Gdy upewniła się, że kroki ucichły, oderwała rękę. — Przynajmniej kiedy nie jesteśmy same. Matka podniosła się z łóżka i spojrzała na wiszącą na klące torbę torbereni. Nie widziała wcześniej zawieszki w kształcie kółka ze strzałką i krzyżykiem nawet ładna stwierdziła obracając ją w palcach to jakiś specjalny znak? córka smutno się uśmiechnęła tak specjalne lewica zastygła w oczekiwaniu na wyjaśnienie nie zrozumiesz tego mamo zamknij za sobą możesz szyba w drzwiach lekko zadrżała gdy kobieta zbyt mocno docisnęła klamkę Reni podciągnęła kolana pod brodę i po raz kolejny otworzyła w telefonie zdjęcia ulotki z wrocławskiego klasztoru. A więc tam chce ją wysłać. Do smutnych facetów w czarnych sukienkach, którzy mają uzdrowić jej duszę i przepędzić z niej złe mocem. Jednak domyślił się, że jest inna. Sara jest już dla niego stracona, a ten cały kic i szukanie to tylko zwykłe mydlenie oczu. Dla niego będzie nawet lepiej, jeśli się nie odnajdzie. Czasem łatwiej jest przełknąć zaginięcie dziecka niż wstyd, jaki ono przynosi. Zawsze można z bólem w głosie powiedzieć że nikt nie mógł tego przewidzieć ale stało się mleko rozlane i tym samym zamknąć temat ale druga wykolejona córka to już za wiele Wyznaczył już nawet datę, kiedy ją tam zawiezie Zapisał to sobie długopisem tuż obok zdjęcia klasztoru. Niedziela za tydzień Musi mu się bardzo śpieszyć Ciekawe jak to sobie zaplanował Że zaregluje ją teraz w domu A potem zawiezie do jakiejś wilgotnej kościelnej izby I będzie trzymał o chlebie i o wodzie Dopóki nie zmądrzeje A goście w sukienkach będą się nad nią modlić Płagać anioły o wstawiennictwo I pieprzyć bzdury o nawróceniu Za tydzień mało czasu. Tak samo jak do terminu operacji. Nikomu o nim nie mówiła nawet tej krawiec. To jedno chciała zachować tylko dla siebie. Musi dotrzeć na miejsce, choćby miała stanąć na głowie. Sprzeda, co ma, żeby przeżyć tam najgorsze dni po zabiegu, ale wyjdzie. Zrobi to dla siebie i dla Sary, ona tego by właśnie chciała, ale najpierw musi stąd zniknąć, żeby nikt jej nie powstrzymał. Wyjęła z podłóżka swój plecak ze stelarzem, ostatni raz używała go w liceum, w trakcie rejsu po Mazurskich jeziorach. Wciąż przechowywał w sobie resztki wspomnień, zasuszony wianek strawy, który zrobił dla niej kolega z klasy. Nie mógł wiedzieć, że podkochiwanie się w rani to strata czasu. Ale wzięła go i udawała, że się cieszy. Wróciła z nim do Warszawy i zamiast wyrzucić, zatrzymała. Przeleżał na dnie plecaka, poszarzał i skruszał. Osiemdziesiąt litrów pojemności to wystarczająco, aby pomieścić ubrania na cały miesiąc. Zwłaszcza, że już lato. Spakuje zaledwie kilka szmatek, bieliznę, buty, drobne kosmetyki i dokumenty więcej nie potrzebuje. Usiadła przy biurku i położyła przed sobą kartkę. Kilka razy przykładała długopis do papieru, ale słowa nie układały się w żadną gładką całość. Jak miałaby zacząć? Kochani rodzice? Żart. Postanowiła nie zwracać się do nich w ogóle. Napisze, co czuje, po prostu. Pożegna się i podpisze nowym imieniem. Pewnie się wściekną, jak to przeczytają. Ale ten jeden raz w życiu to oni jej wysłuchają. Nareszcie. Znamiona prądowe. Chcę to zobaczyć z bliska. Julia naciągnęła na dłonie winylowe rękawiczki i stanęła u wezgłowi stołów sekcyjnych. Trzy ciała, okryte prześcieradłami od ramion, w dół leżały obok siebie w równym rzędzie. Długie, jasne włosy dziewczyn, odciągnięte od szyi i twarzy, zwisały poza metalowe podpórki, umieszczone pod ich głowami Możesz odsłonić tę z lewej. Lipski oderwał się od majstrowania przy nowo zainstalowanej kamerze przy lampie seksyjnej, która zamiast nagrywać obraz z autopsji, od kilku godzin rejestrowała jedynie białe plamy. Jest najświeższa, więc ślad jest najbardziej wyraźny. Reiter zajęty był opisywaniem na laptopie kolejnych etapów badań. Nieufny co do pracy kamery, Lipski posadził go przy jednym z metalowych stołów i nakazał mu stenografować każdą minutę ich pracy, na wypadek, gdyby z nagrania znów nic nie wyszło. Powiedziałeś górnemu, że zabójstwo przy użyciu prądu to rzadkość. Julia stanęła przy wskazanym ciele i zaczęła oglądać ręce ofiary. Skóra, poza typowymi oznakami rozkładu, nie nosiła znamion porażenia. Lipski wcisnął guzik w kamerze i powiedział kilka słów na próbę. Kiedy odtworzył nagranie, obraz wciąż był rozmazany. Wiesz, kiedy ostatni raz spotkałem się z taką zbrodnią? zwrócił się ponownie do Julii. A właściwie to pierwszy jak do tej pory jedyny. Jak upad mur berliński. Wyjechałem do Niemiec na pierwszą wymianę starzystów. Pracowaliśmy w dwójkach. Jeden od nas, drugi stamtąd. Razem z doktorem Polem dostaliśmy do zbadania ciało kobiety, którą mąż alkoholik podpiął do prądu. Zabił ją, gdy spała. Przyłożył dwa bolce wtyczkowe do jej skroni. Kolejne dwa do szyi i włączył 220 voltów. Gdy było po wszystkim, zaniósł zwłoki na strych i poszedł pić. Oczywiście za jej pieniądze, które zbierała na studia ich syna. Miły gość. Nie chciał się do niczego przyznać. Pewnie skończyłoby się na stwierdzeniu nagłego zawału serca, gdyby nie to, że obejrzeliśmy pod mikroskopem jej ciało. Cztery ledwie widoczne poczerniałe wklęśnięcia na skórze wyjaśniły wszystko. Julia scunęła materiał poniżej piersi dziewczyny. Nic tu takiego nie widzę, żadnych ciemnych wklęśnięć. Zrzuć tę płachtę całkowicie, to zobaczysz. Zrobiła jak powiedział. Chwyciła za brzeg prześcieradła i szybkim ruchem odsunęła zwłoki. Teraz widzisz? Widziała. Cienkie, poczerniałe linie wiły się od stóp ofiary poprzez nogi i biodra, aż do pępka. Splatały się ze sobą i rozchodziły jak gałęzie drzewa. Chryste. To wygląda jak dzieło malarza. To chciałaś powiedzieć? Lipski podszedł do Julii i też przyjrzał się ciało. I to nielichego. Też tak pomyślałem, gdy tylko je zobaczyłem. Niecodzienne oblicze śmierci. Koszmar. – Dla mnie czyste piękno. Nauki, oczywiście. Tylko przyjrzyj się temu malunkowi. Widać wyraźnie, jak bieg prąd. Od palców stóp równo do pasa. – Równiuteńko – powtórzył Lipski. – Z czym ci się to kojarzy? – Jakby ktoś posadził ją na krzyśle elektrycznym. Lipski pokręcił przycząco głową. – Byłyby znaki na nadgarstkach, które wtedy też się przywiązuje. – Nadgarstki są czyste, więc jest tylko jedno wytłumaczenie. – Mianowicie? Woda! Granica porażenia jest równa co do centymetra. Dziewczyna musiała być zanurzona do pasa w cieczy, bo jak dla mnie to jest właśnie linia wody. Lipski przesunął palcem wzdłuż talii ofiary. Wszystkie zginęły w ten sam sposób. Natężenie prądu objęło tę część ich ciała, zostawiając idealnie zachowany ślad. Jak zauważyłaś, pozostała część skóry jest nienaruszona. Co z tego, skoro serce nie wytrzymało? Nie mogło, Julia! Na ile oceniasz dawkę prądu? Dawka nie ma żadnego znaczenia. Nie o nią tu chodzi, tylko o jej skutek. Serce przynajmniej tamtej, wskazał na ciało leżące najdalej. Wyglądało na zniszczone. Pozostałe jeszcze nie badałem, ale nie trudno się domyślić, że znajdę w nich to samo. Zawał? O nie, moja droga. Zawał przy tym to betka. Chodzi o migotanie komór. Wywołuje je porażenie prądem o charakterze pulsacyjnym. Zmieniono napięcie. Lipski pokiwał z przyjęciem głową. To najgorszy rodzaj prądu. Wprawia mięsień sercowy w nieskoordynowane pobudzenia, które w konsekwencji wywołują pewną i dość szybką śmierć. Ktoś się nie cackał. Och, z pewnością. Te młode kobiety nie miały żadnych szans, by to przetrwać. Mówisz, prąd pulsacyjny nie szybciej zabija się stałym? Lipski położył dłoń na sercu ofiary. Ona bardzo nie lubi arytmii i zupełnie sobie z nią nie radzi. Naciągnął prześcieradło na zwłoki. Widziałaś już wszystko, daj nam teraz popracować. Wrócił do kamery, próbując podłączyć kabel, który do niczego nie pasował. Skapitulował, pójnocie. Doktorze Reiter, niech pan lepiej włączy zwykły dyktafon. Tyle lat obchodziłem się bez kina podczas autopsji, to i teraz się obejdę. Coś jeszcze, Julia? Tak. Co do ciał tych dziewczyn, sprawdzałeś może, czy. Lipski wykonał ręką gęst mówiący, że nie musi kończyć. To pytanie zawsze padało podczas badania zwłok kobiet. Sprawdzałem. Wygląda na to, że. Wszystkie? Nie, Julia, żadna, na pewno nie przed samą śmiercią. Wyszła z instytutu otępiała. Nie była pewna, co bardziej ją zszokowało brak śladów gwałtu, czy to w jaki sposób je zlikwidowano, bo to była likwidacja, typowa masowa egzekucja. Mogła tylko współczuć górnemu, że przyjdzie mu informować rodziców ofiar o koszmarnym odkryciu, o ile zidentyfikuje te dziewczyny. Na razie nie miały imion ani nazwisk, były tylko kolejnymi numerami w rejestrze lipskiego. Dlaczego musiały umrzeć w tak barbarzyński sposób? Teoria cichocki o męczeńskiej śmierci na ołtarzu ofiarnym upadła zaraz po tym, jak Lipski odkrył, co było przyczyną zgonów. Żadna znana pogańska religia nie przeprowadzała na swoich ofiarach tego typu eksperymentów. Nim Julia wrzuciła w skodzie pierwszy bieg, wyjęła z torby telefon, który dwoma sygnałami dał znać, że przyszła wiadomość. Nadawcą była Afrodyta. Zaproszenie na szkolenie było zwięzłe. Poza grzecznościową formułką i godziną środowego szkolenia wskazano numer konta bankowego, na jaki ma dokonać przelewu. Całe 1500 zł za 8 godzin, słuchania o tym, jak ma zakładać nogę na nogę i mizżyć się do faceta, który ma dać jej szczęście. Dowód wpłaty ma przesłać do jutra do południa. Materiały szkoleniowe dostanie na miejscu. Materiały szkoleniowe. Zaliczka na znalezienie sary topniała, ale przelew zrobiła od ręki. Zgodnie z umową zawartą z Lewickim, dalszy brak konkretnych tropów blokował resztę wypłaty. Jak tak dalej pójdzie, wyjdzie na zero. Już w środę dowie się, czy dziewczyna dołączyła do zespołu elitarnych pań towarzystwa, ale by tak się nie stało, musi się tam jakoś pokazać. Nie powinna odstawać od reszty kursantek, a w dżinsach lub w wznoszonej czarnej sukience przecież nie wystąpi. Od razu wyczułyby odmienca. Przez chwilę Julia nosiła się z zamiarem podjechania do najbliższego centrum handlowego, jednak zrezygnowała. Gdzieś na dnie szafy miała shorty z eko Kupiła je pod wpływem impulsu bez sensu i najmniejszej potrzeby, bo były przecenione i ładnie robiły talie, tak zwane z wysokim stanem. Włożyła je i czarne szpilki, na górę wystarczył obcisły top, do tego umaluje usta i na tym koniec. To, że odezwali się za prodyty, uznała za swój mały próźniaczy sukces. Chałupnicza sesja zdjęciowa na tle czarnej ściany udowodniła, że mimo upływu lat trzyma się nie najgorzej. Powłóczyste spojrzenie spod sztucznych rzęs też zrobiło wrażenie. Jakkolwiek patrzeć wbrew temu, co mówiła Bodnar, aż tak sztywna nie jest. Teraz musi już tylko czekać na ciąg dalszym, a ten zapowiada się ekscytująco. Wyciągnął ją do swojej bazy danych, umieszczął na stronie jako Sandra czy Annabel i wystawił na sprzedaż zadebiutuje jako nowa dostawa. Nieważne, że nie pierwszej świeżości, jeśli chodzi o rynkowe standardy, ważne, że dostanie się do agencji i przekroczy granicę dwóch światów, za którą być może odnajdzie Sarę Lewicką.